Jeżeli chcecie sobie kupić monety, zapraszam Was do opisu na stronę superkoinsy.pl. Zaufana, sprawdzona strona, a do tego z kodem Wojciech dostaniecie monety 5% taniej. Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam Was. To jest druga kolejka Fantasy Collection, już meczy. Dzisiaj gramy z Nixiołem. Brawo. Tak jest, to ja. Dzień dobry, witam. Cześć. Brawo, brawo. Dzisiaj już ustawiłem stroje. Nawet świetnie jest. Znaczy dzisiaj, bo to na poprzedni film oczywiście graliśmy już jedno spotkanie. Ja grałem... Tak jest. Jest u mnie pierwszy mecz. Ja grałem Belgią. Ja grałem Szwajcarią. I jest w opisie link do tego meczu, także tam zajrzyjcie koniecznie, obejście przed tym najlepiej, bo możliwe, że będą spoilery. Tak jest. A tutaj... Spoiler alert. No powiem ci, że całkiem taki solidny. Ta sama formacja, widzę nawet. Masz obronę. W ogóle... O Jezu. Widzę, że chyba czwarta osoba ma Kleina. Wszyscy mają Kleina na prawej obronie. Ja mam Koza chyba, ktoś tam jeszcze. Wszyscy widzę mają Kleina. Ale skład masz solidny, obronę. Całkiem fajnie ci się trafił. Znaczy no, tylko brakuje tam tego. Mam 4 gwiazdkowców na skrzydłach i ten Rafa jest szybki, ale reszta składu jest taka... Bez szału, ale solidni gracze. To jest bardzo fajna sprawa. To mi się nie podoba za... Ale strzał, ale warzywo. Wow. Okay. Przydałby mi się napastnik w polu karnym do takiego podania. Niestety znalazł się tam środkowy pomocnik defensywny. Ale no, rozumiem, że nie zawsze da się znaleźć napastnika w polu karnym. Ej, no dlaczego mi tak latają wszyscy obrońcy? Odsuwają się od ciebie, proszę, a ja mam pressing. No popatrz na to, ten sobie też się odsunął. Nie bij mnie, proszę. Boją się mojego Rafy Beniteza. Używać jakiegoś właśnie, jak miałem jakiegoś Silvera, albo jakieś zamieszanie zrobić. Tu był spalony, a no właśnie. No był, ale zestrzeliłem, żeby było dla słego. No moi obrońcy tak gdzieś jak się już odsunęli, więc to taki, wiesz, taki zwiastun przyszłości. Jak ci się wysuwa sam na sam. Git majonez. Tak można zrobić. To jest dobry wybór, polecam. Świetne wybory. Teraz chodzi po powietrzu, to jest dopiero zawodnik, przytula go wyższy od niego, to stwierdza, że on wyrówna poziom i się podniesie, w powietrzu będzie stał. Widzisz, no jak masz przeciwko team magików, abracadabra, plus i minus to jedyne co widzę, no to słuchaj, no nie da się tego pokonać. Podania, bo one latają gdzie chcą i jak chcą i ogółem jest taki trochę... Mi się podoba taki bałagan, bo ja w normalny sposób nie potrafię zdobyć bramki, więc... Dobra, jest bramka kontaktowa. A kto to strzelił? Jakiś przebojowy wysoki zawodnik? Miałem mówić, że jest super, bo bramkarz obronił, ale... Kurczę, ale jednak dobitka się znalazła. Jednak niespodzianka. Ale pragnę zwrócić tutaj uwagę na powtórce, że Chamberlain stwierdził, że on też pierniczy i strzeli prosto w bramkarza. A pan ci on zrobi taki wyskok, że... Trochę sięgnął bramkarz, nie walnął tak prosto w niego, że tak wiesz. Najgorzej jest tak, jak bramkarz tylko musi tak ręce tak przed klatę wyciągnąć i łapie. Jest tak wtedy, no dobra, tak jest bardzo smutno wtedy. Tutaj jest musiał tak pół metra przesunąć. Jest bardzo smutno. No, szczerze przyznam, że mi się chce płakać zawsze, jak mój gracz coś takiego zrobi. Bo mi się lepiej, bo wygrywam trochę, a tak nie wygrywałem więcej, więc ja nie mówię, że ten patch jest dobry, ja mówię, że mi się... Aha. Widzę dzień longshotów dzisiaj. Jak on ma wielką głowę w ogóle. Zauważyłem. Kto to tak przywalił? Delf z Manchesteru City, 77 jaki overalla. Strzał, aha. Ale Beskid jest taki malutki, a łeb ma wysoki. Taka wielka głowa. Jak wsadził w ogóle, aha, spoko. Spoko, fajnie. No bo za dużo gadałeś, on tak stwierdził, będę shut up. No i shut tak, up. Tak, wiesz, mój ostatni kolega, jak byliśmy na piwie, opowiadał historię, jak był w zoo. Nie opowiadaj mi, co robisz z kolegami, jak byliście razem. I opowiadał nam historię, jak klaskał, bo był w zoo i słoń srał. I ludzie się na niego dziwnie patrzyli, no bo klaskał, no bo kurwa, też bym się dziwił, jakby ktoś klaskał, jak słoń sra. Ale użył w opowieści tej, nie będę jej teraz tutaj przytaczał, ale użył w tej opowieści słowa rewelacyjnie i ono tak jakoś nie pasowało do tej historii. W życiu mnie słowo rewelacyjnie tak nie rozśmieszyło jak w tej sytuacji, ale no, wsadzić do takiej historii słowo rewelacyjnie, świetna akcja, naprawdę. Ja tak głowa jeszcze wielka tu chodzi. Żywa głowa, czy gry sportowe. Tutaj zawodnicy są. Co ty podaje Rabonom na swojej połowie? Jakiś punkt... Boże! Egzorcyzmy trzeba, bo tu normalnie... O, a to jest chyba gol. Tak, to jest 3-2 i całkiem ładna akcja, rzekłbym. Nawet taka... Ale no po twojej Rabonie to nie wiem, czy to przebije. Co prawda ta Rabona elegancko mnie ustawiła pod bramkę, ale ja się cieszę. Ale powiem ci, no gdybym ja chociaż chciał zrobić nogami tą Rabonę, to wtedy bym tak miał chociaż jakoś tak... A że nie chciałem, no to przynajmniej chciał jakoś urozmaicić. Wiedział, że zaraz tracę bramkę, to przynajmniej chciał jakoś pokazać,
Panie sędzio, a może chociaż stracimy, panie trenerze, przepraszam, stracimy tu bramkę w jakiś efektowny sposób. Mieszka w bloku mojego kolegi i mówi dzień dobry, jest bardzo miły. Jest dużo milszy niż niektórzy Polacy, których znam w sklepach, więc... Dobra, tutaj koniec pierdolenia, tylko trzeba zrobić jakiś taktyczny ślizg. O ty, co tu się podziało? Dlaczego ty mi zawsze strzelasz tak w 90 minucie? To jest takie niemiłe, po prostu. Tak, ja znowu nie dba o uczucia innych. No mam naprawdę szansę. Nie polecam nikomu. Ja mam jeszcze szansę sobie na strzelenie na jakieś 3-3, bo ładnie gram, bo ta druga połowa taka całkiem fajna, rzekłbym, całkiem ładnie mi idzie. To ten nie, ten wbije gwoździa, no i koniec, no i koniec. Wbity gwoździe. No tak, no ale odcinek całkiem śmiechowo było, śmiechowo bardzo zabawne. Znowu, tym razem ty dla odmiany rzuciłeś żarcik, teraz tylko to jakoś zmontować, żeby jeszcze dośmiesznić trochę, bo... Trzeba ten... Bez urazy, prawda? O, dostałem achievement aż za ciebie, patrz, czekaj, zobaczę jaki to achievement. Pierwszy raz wygrałeś dwumecz w życiu? O, dobre! Wygraj teraz... sezon meczów towarzyskich. A, bo wygrałem sezon cały. A widzisz. Tego. Dobra, także kończymy odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję Nexowi za mecz. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, serdecznie polecam się. No, więc jak teraz, jak przed meczem nie obejrzeliście tego, to jeszcze macie okazję zobaczyć tamten mecz i ogólnie zapraszamy oczywiście na kanały wszystkich z ekipy, szczególnie na kanał mojego przeciwnika i idzie ogólnie świetnie. To ja, cześć, na bardzo polecam. Na kolejne, jeżeli chcecie zobaczyć, jak nie grać FIFA, to zapraszam do mnie. Oczywiście tutaj nasza grupa się prezentuje, bodajże jest Kamyk jeszcze i Dev, także tam jeszcze na mecze nasze możecie wyczekiwać, ale oczywiście inne mecze też są ciekawe, może nie tak emocjonujące jak nasza grupa, no ale zapraszamy do wszystkich i dzięki za oglądanie, na razie, cześć.